Szczęść Boże. Przenosimy się z myjni samochodowej w piękne tereny. Jesteśmy w Osieku, zdaje się. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spotkali się w ramach już trzeciego naszego wspólnego dnia rekolekcji adwentowych dla młodzieży. Dzisiaj będzie chyba trochę poważniej. Chciałbym zacząć w ogóle od takiej historii, jak to mawia klasyk, faktu autentycznego. Mianowicie, kiedy byłem w seminarium, kiedy skończyłem czwarty rok w seminarium, miałem taką miesięczną praktykę katechetyczną. Trafiłem na taką parafię dużą, miejską. Te szkoły tam nie były łatwe, akurat uczyłem w gimnazjum. I chciałbym wam opowiedzieć o jednej historii, która zdarzyła się na lekcji religii właśnie w klasie gimnazjalnej. Nie pamiętam tematu tej lekcji. Pamiętam, że miałem taki pomysł, że na środku tablicy napisałem słowo Bóg i poprosiłem uczniów, aby dopisali swoje pierwsze skojarzenia. Jak to bywa w szkole, o czym sami najlepiej wiecie, można podzielić klasę w ogóle na takie trzy frakcje. Tak zwana frakcja pobożnych, zdolnych, grzecznych dziewczynek, na przykład, z całym szacunkiem. I one, na nie zawsze można liczyć, nie? To jest ostoja po prostu, kiedy lekcja się sypie. Ale jest też ekipa taka neutralna, czyli ludzie w ogóle, którym wszystko jedno. Oni po prostu są. I jest też ekipa tak zwanych zadymiarzy, nie? Czyli takie dresy, które tam próbują za wszelką cenę rozwalić system. No i ja prowadzę lekcję, rzucam pomysł, pojawia się na tablicy słowo Bóg. No i grzeczne dziewczynki, zdolne, prawda, ratujące sytuację, wstają, dopisują słowa po kolei. Nie wiem, do słowa Bóg, no modlitwa, wiara, Kościół, takie pierwsze skojarzenia. Całkiem zresztą dobra. Ale widzę kątem oka, że ekipa zadymiarzy coś już tam ma pomysł na rozwalenie tematu, bo już widzę, że świętują triumf. Wstaje jeden chłopaczek, podchodzi do tablicy i obok słowa Bóg pisze słowo morderca. No, ciekawie. Chłopaki tam, zadymiarze, świętują zwycięstwo. Na szczęście coś mnie tchnęło i postanowiłem sobie, że nie dam się wyprowadzić z równowagi. I postanowiłem, że jakoś pociągnę tą lekcję do końca, nie zważając trochę na to, co się stało. No i faktycznie tam lekcja dobiega końca, wszystko jest w miarę okej. No i na koniec tej lekcji przychodzi do mnie ten chłopak i mówi tak: proszę księdza, czy księdza to nie zaintrygowało, dlaczego ja napisałem morderca? Myślę sobie, zgodnie z prawdą, mówię mu, że no bardzo mnie zaintrygowało, szczerze mówiąc. I on do mnie mówi wtedy tak, że rok temu, kiedy miał 11 lat, zachorowała bardzo ciężko jego mama. Zachorowała na raka. A rodzice byli w odnowie w Duchu Świętym, we wspólnocie. No i wszyscy mówili, jeśli będziemy się modlić i oddamy Panu Bogu tą sprawę, to Pan Bóg może ją uzdrowić. I chłopak mówi: proszę księdza, modliliśmy się bardzo, ja sam się modliłem, ale po jakimś czasie mama zmarła. Więc co ja mam myśleć o Bogu, skoro On mógł ją uzdrowić, a tego nie zrobił? Skoro wiedział, skoro jest Bogiem, że jej potrzebuje, a mi ją zabrał. I poszedł. Do dzisiaj gdzieś we mnie rezonuje ta sytuacja, chociaż minęło chyba z 8 lat od tej lekcji. Czasami sobie myślę, co się stało z tym chłopakiem, czy ktoś kiedyś pojawił się na jego drodze i wyjaśnił mu, że Pan Bóg nie miał nic wspólnego z tą śmiercią, że Bóg wcale nie jest mordercą, że Jezus rzeczywiście może uzdrawiać, ale nie zawsze to robi i nie wiemy dlaczego. I w ogóle tak sobie myślę, że mamy w głowie i w sercu bardzo różne obrazy Pana Boga. Czasami bardzo nieprawdziwe, czasami bardzo zniekształcone. I chciałbym dzisiaj właśnie o tym kilka słów powiedzieć. O niewłaściwych, nieprawdziwych obrazach Pana Boga, które są bardzo niebezpieczne, bo wydaje mi się, że to one najczęściej odpychają nas od Niego. Wyobrażamy sobie Boga zupełnie innego, niż On jest naprawdę. I dlatego nie mamy ochoty się z Nim przyjaźnić.
Zapraszam więc Was bardzo serdecznie na taki odcinek o tym, w jakiego Boga wierzymy, kim Bóg nie jest i gdzie znaleźć prawdę o tym, kim Bóg jest naprawdę. Z nieprawdziwymi obrazami Pana Boga jest trochę jak z dmuchaniem balonów. To znaczy, chciałbym powiedzieć w ogóle o trzech takich popularnych, chyba, a nie do końca, czy w ogóle nieprawdziwych obrazach Pana Boga, które powstają w naszym życiu pod wpływem jakichś wydarzeń, które w nas ten obraz Pana Boga ciągle jakby utwierdzają. Trochę właśnie jak z tymi balonami, nie? Że każdy wdmuchnięcie za każdym razem powietrza w balona, czy w balon, go powiększa do coraz większych rozmiarów. Tak samo jest właśnie z tymi nieprawdziwymi obrazami Pana Boga. Na przykład pierwszy obraz, Pan Bóg złota rybka. Czyli człowiekowi się wydaje, że Pan Bóg to jest w zasadzie ktoś taki, kto musi spełniać moje marzenia, nie? Że cała istota mojej relacji z Panem Bogiem polega na tym, że On jest kimś, kto będzie mi dawał wszystko, o co ja Go poproszę, nie? I może się zdarzyć tak, że Pan Bóg faktycznie ze dwa razy da mi to, co proszę i balon się powiększa, nie? Pan Bóg znowu mi dał coś, o co Go poprosiłem. I znowu. W końcu już coraz większe jest we mnie to przeświadczenie, że Pan Bóg faktycznie jest taką złotą rybką. Ale czy to jest właściwy obraz Pana Boga? Nie sądzę. Co mówi Pismo Święte? Pierwszy fragment, który chciałbym Wam przeczytać, to fragment o tym, jak Jezus dowiaduje się, że Jego przyjaciel Łazarz umarł. Napisane jest tak. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. I później napisane jest: gdy posłyszał o Jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Wiemy, że ta historia kończy się tym, że Pan Jezus w konsekwencji Łazarza wskrzesił, ale nie zrobił tego od razu. Nie od razu poszedł do Niego. Dlaczego? Miał jakiś powód, wiedział lepiej. Bóg zawsze wie lepiej i Bóg wie, czego potrzebujemy w danym momencie. Czasami daje nam coś dużo później, czasami nie daje nam tego wcale. Ale na pewno nie jest złotą rybką. Drugi obraz Pana Boga, który często nosimy w sobie, a mam pewną wątpliwość, czy jest prawdziwy, to obraz Pana Boga, który jest czymś w rodzaju polisy ubezpieczeniowej albo takiego koła ratunkowego, co zresztą świetnie sprawdza się w polskim powiedzeniu: jak trwoga, to do Boga. Więc mamy taką sytuację w życiu, że grunt się nam sypie pod nogami, i wtedy uciekamy się do Pana Boga i On nas ratuje, nie? Pierwsza taka sytuacja, kiedy On nas na przykład ocali. I dmuchamy balon pod tytułem Bóg koło ratunkowe. Potem o Nim zapominamy, ale znowu się coś dzieje złego i Bóg znowu przychodzi z pomocą. I On coraz mniej jest Twoim przyjacielem. On jest Twoim sługą, który Cię ratuje. Ale potem przychodzi taki moment, kiedy Bóg nie wyciąga do Ciebie ręki z jakiegoś powodu. Czy Bóg naprawdę jest tylko i wyłącznie naszą polisą ubezpieczeniową i kołem ratunkowym? Szczerze mówiąc,
Bardzo wątpię. To nie jest prawdziwy obraz Pana Boga. Na szczęście mamy Pismo Święte, które przychodzi nam z odpowiedzią. Fragment z Ewangelii Świętego Jana. Jezus mówi: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Przyjaciel. Nie ktoś, kto będzie tylko w twoim życiu cię ratował. On po prostu chce z tobą być. Jak przyjaciel. Nie za coś. Nie tylko wtedy, kiedy jest ci źle. Wtedy łatwo jest do kogoś zadzwonić. Łatwo jest poprosić o pomoc. Bóg nie chce być tylko interwencją w twoim życiu. Chce być po prostu twoim przyjacielem. Pamiętacie takie powiedzenie: skarał Bóg za co mógł? Bardzo często myślimy sobie, że Bóg to jest taki właśnie stary dziadek z kijem w ręku, tylko który czeka, żeby nas skarać za nasze grzechy. I czasami faktycznie coś się złego wydarza i wydaje się nam: o, Bóg nas ukarał, i pompujemy kolejny obraz Pana Boga. Znowu wydarza się w naszym życiu jakieś zło, znowu dostajemy po uszach. W sumie cały czas się coś dzieje w naszym życiu dziwnego. Mamy wrażenie, że ciągle Bóg nas karze za grzechy. No, zrobiliśmy już coraz większy balon. Coraz bardziej Bóg w naszym życiu przypomina nam tylko bezwzględnego egzekutora. Tymczasem, czy Bóg naprawdę jest kimś, kto tylko czyha na nasze błędy? Czy Bóg faktycznie jest tylko kimś, kto czeka, żeby nas ukarać? Szczerze wątpię, żeby to był prawdziwy obraz Pana Boga. Na szczęście mamy Słowo Boże. Trzeci fragment z Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchajcie. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna, jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Później Jezus opowiada Szymonowi taką przypowieść i kwituje to na końcu słowami: dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. No nie do końca tak jest, że Jezus jest egzekutorem naszego zła i kimś, kto karze nas ciągle za to, że robimy coś źle. Pismo Święte i Ewangelia pokazuje nam Boga w Jezusie, który ciągle gotów jest nam wybaczać. Jak mówi papież Franciszek, Bóg nie męczy się w przebaczaniu. Nie wierzę, że nie nosimy w swoim sercu różnych błędnych obrazów Pana Boga. Chrześcijaństwo polega na tym, że ciągle musimy konfrontować to, co tworzymy w swoim sercu na jego temat, z tym, co on naprawdę mówi o sobie. Więc zapraszam cię, jeśli nosisz w sercu wiele pytań i pytasz się samego siebie, kim naprawdę jest Bóg, przeczytaj Ewangelię. To jest kwintesencja tego, kim Bóg naprawdę jest. A pokazał nam to Jezus Chrystus, ten, który stał się człowiekiem. Bóg, który stał się jednym z nas.